Witam wszystkich bardzo serdecznie w udawanym gamingu. Ja jestem Avres, a to jest Farmer's Life i historia Kazia. Historia Kazia. Przygotowania do zimy. Mróz potrafi w tej okolicy dać mocno we znaki. Jeżeli zabraknie mi drewna na opał, albo zamarznę, albo się rozchoruję. Dobrze, że w okolicy drzew nie brakuje. Przydałoby się też zgromadzić porządny zapas jedzenia. Muszę się dobrze przygotować, przecież nie prześpię całej zimy jak jakiś niedźwiedź. To już jest dobry pomysł tak naprawdę. Pokonaj alkoholizm. Czas najwyższy, abym to ja zaczął rządzić własnym ciałem. Teraz włada nim alkohol i to się musi skończyć. Wiem, że będzie to męcząca droga, ale jeśli tylko będę stronił od mocnych alkoholi, to musi się udać. W naprawdę palącej potrzebie zawsze mogę posiłkować się piwkiem czy herbatką, byle w rozsądnych ilościach. Herbatką? What? Nadal wychodka nie mam w obejściu. Lasek mam niby tuż za płotem i mieszkam sam, więc produkcja na tyle mała, że z lasu nie śmierdzi za bardzo. Jednak sołtys ciągle mówi, że jeśli zalesie ma wkroczyć na drogę postępu, to takie podstawy jak ubikacja dla każdego to mus. Wystarczy młotek oraz parę desek i dam sobie radę. Szkoda tylko, że trzeba wygódkę postawić we wskazanym urzędowo miejscu. Okej. Gdzie? Farma Kazimierza. Targ w Zalesiu. A gdzie trzeba ten kibel postawić? Pokaż obszary i pozwolenia. Wybierz na mnie interesujący cię obszar. Jeżeli dostępne do niego pozwolenie, to możesz je wykupić u sołtysa, aby móc legalnie prowadzić wybraną działalność na tym obszarze. What? To wszystko będzie mogło być nasze? Serio? Nice. Okej. Co tu mamy jeszcze? Ojciec od zawsze był marzycielem, jednak życie rzadko kiedy dawało mu czas, żeby chociaż jedno marzenie zrealizować. Potem przyszła wojna, a potem koniec. Najczęściej mówił o elektryczności i tym, jak mogłaby ułatwić życie na farmie. Myślę, że dam radę zrealizować to ojcowskie marzenie. Sołtys się zawziął i załatwił prąd w Zalesiu. Tylko trzeba wykupić pozwolenie i zamontować na farmie co trzeba. Zacznę na próbę od drewutni. O kurczę. No dobra. A mamy jakąś siekierę? Nie mamy siekiery, przecież siekierę żeśmy sprzedali. Burek, gdzie jesteś? Pomóż mi trafić do domu. Piwko, wódeczka, bimberek, naleweczka, cydr, miodzik też. Ale to o co chodzi? W ogóle jakim cudem te drzwi się otworzyły do środka? To jest dla mnie niesamowita sprawa. Co to jest? Co to za machina zagłady? Że tu się krowy przewozi, czy coś? Okej. Wszystko spoko, wszystko fajnie, tylko ja to bym chciał wiedzieć. O, jest i świniaczek, hej! Ciuśino... Co to znaczy? Prowadź. Prowadzimy świniaka. Spoko, zostań sobie tutaj. Nie, to bym chciał siekierę. Mamy kowadełko, mamy jakieś pierdółki, ale co mamy zrobić? Nie no, bez kitu, co my mamy zrobić? Da się jakoś... Pomoc. O rany. Budownictwo. Okej. W dowolnej chwili możesz rozpocząć tworzenie nowych konstrukcji. Wystarczy kliknąć przycisk buduj w oknie ekwipunku lub skorzystać ze skrótu domyślnie B, aby pokazać listę dostępnych do wybudowania obiektów. Następnie trzeba wskazać miejsce na mapie. Ustawić żądaną orientację budowli. Jeżeli masz przy sobie wymagane na początek materiały, to możesz postawić konstrukcję. Okej, czyli trzeba desek na pewno. Weź w rękę młotek. Jeśli już go posiadasz, podejdź do podstawionej konstrukcji i zacznij budować. Okej. Jeżeli nie masz pewności, że obiekt jest już gotowy, czy nie, to użyj oka gospodarza. Jeżeli konstrukcja podświetla się na czerwono, znaczy, że jakiś jej fragment jeszcze jest niedokończony. Dobra. Dobra. B. Furtka, nie. Płot, nie. Brama, inne, nie. Ło.
To ja bym wziął desek trochę. Myślę, że to jest dobry pomysł wziąć parę desek. Tak z 50 na razie, kurczę. Tak z 50. No, bez przesady, tyle nie weźmiemy. Też za dużo, serio. W ogóle z tego co widzę, to mu się... Po moim niebie mi lata. Z tego co widzę, to kurczę się ten... się... zmniejszył udźwig maksymalny. Dobra, to ja bym chciał tutaj wybudować na przykład toaletę. Tak, tutaj. Skrzynia. Czekaj, ul możemy wybudować, ale... O, jest. Wychodek. Ale... A czemu nie mogę tego wybudować? Halo? Przepraszam? Aha, dobra, to najpierw do Sołtysa trzeba iść. Okej, to Sołtys jest gdzie? Targ w Zalesiu, kościół... Farma Anny, to mnie nie interesuje mnie w tej chwili. Tartak. Dobra, no to co? To lecimy do tego Zalesia całego. Gdzie jest nasz rower? Kaziu, nie mów, że przechlałeś rower. Oh, tutaj! Nie możliwe wytrzymać tyle do bazy alkoholu, okej. Okay. Widzicie, to ja już wiem o co chodzi. Ale w jaki sposób to budować? Mapa dziennik buduj. Dobra, szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, skąd wziąć młotek. Nie wiem, po prostu kurde nie wiem. Budowaliśmy to i spoko, i się udało wybudować, ale teraz kurde nie wiem, skąd wziąć młotek. Nie mam zielonego pojęcia, no ale dobra, trudno. Nie wiem, to nie wiem. Mówi się trudno, żyje się dalej. Ja niczego tu takiego kurcze nie widzę, co by mogło być młotkiem. Chyba, że można kraftować. Czekajcie. M? Nie. I? Nie. F? Nie. Q? Też nie. Kurcze, którym się... Ustawienia, sterowanie, jest. Do przodu, do tyłu, bieg, interakcja dodatkowe, E lub F, ok. Ekwipunek, mapa, buduj, dziennik i oko gospodarza. Czy ja właśnie strzeliłem? Chyba tak. Ok, strzeliłem przez przypadek. Nie chciałem. Bardzo nie chciałem tego zrobić. Od Rusków kupił kiedyś. Ci to wiedzą, jak mocne sprzęty robić. Dobra. Nie wiem, gdzie jest młotek. Idziemy szukać dzikiej zwierzyny. Idziesz, Burek? Chodź, idziemy na spacer. Tu jakieś rzeczy widzę. Może coś się uda znaleźć. Fajnego.
O kurde, co to jest? Tu złom z tego będzie. Okej, okej, okej. Got him. I got it. To ja może... Może na razie bym to olał. I poszukał jednak, kurczę, czegoś... pokroju dzikiego zwierzęcia. Żeby to mięso mieć. O, jest, 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 jest! Widziałem, jelenia widziałem. Jakieś coś. Nie uciekaj! Cyk. O, tam jest. Tylko cicho bądź. Musimy go zajść. Nie trafiłem? Jeszcze raz. Jeszcze jedna próba. Nie uciekaj! Got him. Da się go wziąć? Podnieś. 41 kg. No i sztos, to idziemy teraz oprawić zwierzątko. Myślałem, że będzie ciężej szło, a tutaj tak... Widzę, na strzała pada. No to spoko, spoko. Tu mamy jakieś pierdełki, więc warto o tym pamiętać, myślę, bo ten złom będzie się przydawał. Z tego, co tam widziałem, bo do budowania potrzebujemy do na przykład... Co to jest? Słup z lampą, 4 złomy. Tutaj 6. O, tu główny jest jakiś włącznik. Wiata. Fajnie, tylko po co nam ta wiata? Łyknąłbym sobie wódeczki, o, bimbru też bym łyknął, ojej, ojej. Ta Rosja. Mateczka Rosja. Czy da się to tak na wszelki wypadek, zdejmę tą broń, żeby sobie krzywdy tym nie zrobić? Bo ja, kurczę, znam swoje możliwości i wiem doskonale, czym to się może skończyć. No i co ja mam teraz zrobić? W użyciu? Nie. Upuść? Tak? Nie! Użyj. Wrzuć tu zwierzę. Rozpocznij, tak. Pięknie! Co mamy? 11 mięska i skórę jelenia. Maliny. Okej. Okay. O, to coś się da przerobić teraz z tym? Czy coś? Coś się zrobić da? Coś? Ten? Tak jest? Ten? Ten? Śmegas? Coś? Ten? Nie? Tu można użyć. Uuu, dobra. Kuchnia. Mówią, że serce każdego domu. Dla Kazimierza to bezcenne miejsce umożliwiające mu przetrwanie. Tutaj właśnie można przygotowywać mniej lub bardziej pożywne posiłki, a także przetwarzać składniki na potrzeby gotowania. Kuchnia jest połączona bezpośrednio ze spiżarnią, więc nie musisz mieć wszystkich potrzebnych składników przy sobie. Ok. Stanowisko na zimno. Pozwala na takie czynności jak krojenie szynki w plastry. Filetowanie ryb czy ubijanie masła, czyli wszystko, co nie wymaga rozpalania ognia. Czynności wykonywane tutaj wymagają obecności Kazimierza, więc gdy odejdziesz od kuchni, to aktualnie wykonywana czynność zostanie zatrzymana. Będziesz mógł ją dokończyć, gdy wrócisz. Ok. Kuchnia ma także 4 fajerki. To na nich odbywa się gotowanie, duszenie i smażenie. A także przypalanie, jeśli nie będziesz uważny. O, super. Gotowanie, moja pasja. Do gotowania potrzebny jest rozpalone palenisko. Okej.
Błąd w tłumaczeniu najwidoczniej. Najpierw nanieś drewna. Wystarczy przerzucić patyki z... Patyki, szczapy i wszystko, co palne do pola opał. Następnie rozpal ogień, klikając odpowiedni przycisk. Nie zawsze się udaje, więc bądź cierpliwy. Tylko ogień się rozpali, dorzuć nieco opału do ognia, aby ten nie zgasł za szybko. Ok. Teraz możesz w dowolnej wolnej fajerce rozpocząć gotowanie. Przyciski plus i minus regulują siłę ognia, co wpływa na czas przygotowania potrawy. Niektóre potrawy mają swoje idealne ustawienie. Jeśli odkryjesz, uzyskasz dodatkowy, wyjątkowy posiłek. Kliknij gotuj, aby wybrać potrawę z listy. Jeżeli posiadasz wymagane wszystkie składniki do gotowania, rozpocznie się automatycznie. Teraz wystarczy pilnować czasu gotowania. Nie musisz stać przy kuchni, ważne by wrócić w odpowiednim momencie, gdy potrawy spalą się pozostawione za długo na ogniu. A gdyż potrawy... Ojku, przepraszam. Nie zapomnij też dorzucić do pieca, aby ogień nie zgasł przedwcześnie. Gdy posiłek jest gotowy, możesz zdjąć go z blachy. Pojawi się w twoim ekwipunku gotowy do spożycia. Okej. Okay. Opał, woda, rany, Julek. Czekaj, piesu. Znaczy, tą świniaku. Daj mi to. Kilka tego potrzebuję. Tak, z 10. Przynajmniej tyle było napisane, to tyle potrzebujemy. Tu było wiadro, już go nie ma. Przyznam szczerze, jestem trochę rozczarowany, bo było wiadro i go nie widzę już nigdzie. Bardzo niefajnie. Nie podoba mi się taki stan rzeczy, no ale trudno. Nie jest nam pisane widocznie posiadanie czegoś takiego. Wrzuć opał, potwierdź. Coś na zimno, przygotuj. Co mamy? O, ma kanapkę możemy zrobić. Mamy jedno masło. Chleb pokrojony w kromki. Zdejmij. Mamy 10 kromek chleba. What? Gotuj. Nie, nie, nie. Moglibyśmy rosół ugotować. I rozgrzewającą herbatkę. Butelka wódki. Smażona ryba. Dobra, to rozpal ogień. Dodaj opału. Fajerka pierwsza. Fajerka druga. Smażone mięsko. Fajerka trzecia. Też smażone mięsko chyba zrobimy. Tu w sumie naprawdę jedyna rzecz, jaką możemy zrobić. I daj gotowane mięsko. Mam jeszcze 8 mięska. To tyle będzie trwało? Serio? No dobra, trudno. A co możemy... Możemy zrobić masło. Nie, jakieś takie... Panie, czy jednak, czy diabeł? Nie wiem. Posuń się. No nie wierzę, nie mogę wyjść przez tego świniaka teraz. Chodź tu. Stój tu. Pilnuj ognia. Ja się idę napić wody z wiadra. Już? Już. Dobrze. Zjedz jabłko, zjedz kanapkę. Superowo. Posuń się. Dziękuję. To tutaj. To też jedno jabłko możemy dać. Kanapkę też. Butelkę wody? Pustą butelkę. Jak napełnić butelkę wodą? O nie, nie, nie. Kromka chleba możemy tutaj zrzucić też. Potwierdź. Dziękuję. Można ze skóry wykonać... 15-17, okej. Okay.
Ile czasu to się jeszcze będzie smażyło? 3 minutki, o to zaraz. Superancko. Minutka. Zdejmij. Zdejmij. Gotuj smażone mięso. Gotuj smażone mięso. Zdejmij. Gotuj smażone. Nie ma smażonego mięsa już. O nie! To gotowane dalej. Dobra, to niech się gotuje. Tłuste, wyrazisto, lekko krwiste. Ojciec byłby ze mnie dumny. Gotowanie, moja pasja. Tak. Dobrze. No ja bym ten młotek, kurde, chciał, a nie wiem skąd go wziąć. Podejrzewam, że to nie jest wcale takie proste, żeby dostać ten młotek. Ale mimo to myślę, że moglibyśmy, czekając na to, aż tam to się ugotuje, moglibyśmy trochę ten bajzel posprzątać. Bo kurczę, nie podoba mi się to, jak to wygląda wszystko tutaj. A to co to mamy? A, złom. Przecież to kurde nie był złom. Ej, dziękuję. Dobra, skrzynki się będą walały, trudno się mówić. A, dobra, bo my chyba musimy kupić ten młotek w ogóle. Tak mnie się coś wydaje. To może to tak wyglądać właśnie, kurczę, że musimy kupić ten młotek. To już gorzej. Okej. I piknie. Upuść teraz to wszystko, potwierdź, dziękuję. Posprzątamy to? Posprzątamy. Cyk, jeden. Mogę? Mogę. Taki cykens, taki dings, okej, okej. O kurde, to wszystko się posprzątało, nieźle. Tenencja wymysłu szatana. Okej, spoko. Tyk. No i zaczyna to jakoś w końcu wyglądać, kurczę, nie takie. Takie jakieś, takie, nie ten teges. Dobra, dajmy jeszcze to, podnieśmy. Zrzucimy to obok chałupy. Wiem. Pyk. Jakby ktoś wiedział, gdzie jest ten młotek durny, to byłoby super. Gotowe? Ale żeśmy się ten wyrobili z czasem. Aha, rozpal ogień. Zdejmij, gotuj. O nie, to masło jest potrzebne jeszcze. O nie. No to dawaj rosół. Za 2 godziny, żartujesz. To zdejmij to jeszcze, proszę. Coś na zimno. Masło. Zdejmij. Ile mamy masła? 10. Bardzo dobrze. To w takim razie pyk. I pyk, bo zostało jeszcze jedno mięsko ogólnie. No i dobra, niech się robi. Czemu otwarte jest? Nie chciałem, żeby było otwarte, a mniejsza. Dobra, mamy posprzątane, mamy ogarnięte trochę ten bajzel, który tutaj był. Czy taczkę możemy wziąć? Kurwa, taczka.
Jak to wybudować? No ja cię nie wierzę, no. Halo. Skąd wziąć młotek? Gorzej, ja go faktycznie, kurczę, trzeba kupić. Jak go trzeba kupić, to my nie mamy pieniędzy na to chyba. A nasz drogi Kaziu cały czas smęci o alkoholu. A to nie jest za dobry znak. Potwierdź. Nie, przepraszam najmocniej. Pyk, potwierdź, pyk. Co to jest? Szynka gotowana, okej. Czy możemy zrobić kanapkę? Kanapka. Plaster szynki, okej. A jak zrobić? A, szynka gotowana, okej. Pokrojona w plastry, spoko. Weźmy jeszcze mięsko, usmaż, super. O! A czy moglibyśmy na przykład więcej tych kanapek zrobić na raz? Nie, chyba tylko pojedynczo można. Szkoda. To dawaj, jeszcze jedną kanapkę zrobimy. Okej. Tutaj dwie minutki, to damy radę. No, tu już też gotowe. Zdejmij. Co ja zrobię? Za szybko zdjąłem mięso. O nie, za szybko zdjąłem mięso! What? Co ja zrobiłem? Chyba coś zepsułem. No ale dobra, mamy 45 monet. Myślę, że dobrym pomysłem byłoby się wybrać po siekierę. Albo po młotek. Dobra, tu chwila jeszcze potrwa. Ja bym się przeszedł może i zobaczył, co jeszcze byśmy mogli wybudować na przykład. Ja bym chciał wybudować ul. Czy to znaczy, że ja mogę ul wybudować gdzie chcę, czy nie do końca to tak działa? Daj mi proszę, czekaj. Daj mi trochę desek. Tak, tyle. Potwierdź. Super. I czy ja mogę wybudować ul? Gdziekolwiek chcę, oczywiście, to jest takie pytanie, ale najwidoczniej nie. Czyli niestety, ale musimy się udać do... Oj, to sołtysa się trzeba udać. No lipa niesamowita. Wiem, żebyś sobie łyknął, ale nie ma takiej możliwości. Chciałeś być abstynentem, będziesz abstynentem. Ja to jak najbardziej szanuję. Niemniej. Weźmy może to mięsko tu dajmy. Kanapkę też. Mam nadzieję, że się nie psują. Plastry szynki też możemy dać. Masełko również. Skórę tu zrzucimy. Ło, wódeczka. Najlepszy przyjaciel i najgorszy wróg jednocześnie. O, ten kapelutek bym sobie założył najchętniej. To wódkę zostawimy tu. To by się herbatka nie zepsuła. Ej, kiedyś kupiliśmy jakieś te piwko. Gdzie ono jest? A nie, dawno wypita. Dobra, masz. Żebyś nie gadał, że jestem złym człowiekiem. Coś tu jeszcze się robi? Rosół. Dobra, to zdejmiemy ten rosół na razie.
Się chyba dżemniemy, nie? Czwarta, 45, 40, albo nie. Chodźmy jeszcze na szybko do tego, gdzie my jesteśmy tu, a mamy iść tu. To idźmy do tego targu. Zobaczmy, czy możemy kupić młotek. Kurde, nie wiem skąd go wziąć. Chyba, że już jest na tyle późno, że niestety nic nie kupimy, no to już jest gorzej. Ale jestem dobrej myśli. Aha, przez rzekę trzeba przejść, okej. Okay. W ogóle gdzie jest ten rower nieszczęsny? Gdzieś go zgubiłem, kurczę. Ech, marzy mi się, żeby do tego czołgu coś się dało zrobić. Bez łomu nie ma szans tego otworzyć, czyli łom trzeba zdobyć i możemy to otworzyć. Czyli jednak to nie jest takie bezużyteczne. Okej, okay, dobrze wiedzieć. To trzeba ogarnąć łom. No i już mi poprawili humor, proszę bardzo, będziemy panem żulem. Rolnikiem na dodatek. A ciekawe, czy można coś zasiać na polu. Znaczy, no na pewno coś się da, ale czy my mamy jakieś rzeczy, żeby zasiać? Czekaj, jesteśmy na miejscu prawie? Tak, prawie jesteśmy na miejscu. Dobrze, dobrze, bardzo mnie to cieszy. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Dzień dobry mieszkańcy tej wioski. Cześć. Ty handlujesz żarciem, to nie chcę. Ty handlujesz mięsem, to też nie chcę, bo mam. Ty zwierzętami, to też nie chcę. Czym handlujesz? Materiały budowlane. Okej, to nie chcę. Heniek chce się bić? Jestem gotowy? Co? Nie jestem gotowy. Czekaj, pohandlujmy. Ile kosztuje młotek? 60. Dobra. A jakbym ci sprzedać chciał... Smażone mięso. Wrzuć przedmiot, by go ukraść? Młotek. Dobra. Co? Co? Na niektórych przydałby się większe, ale gwoździa przybije bez problemu, okej. Okay. Dobra, prawie do wszystkiego. I drzewo, i chłopa, i zwierzęta nawet powali. Ja bym się kierę też chciał. Tyle lat już ma, a nadal działa. Kiedyś takich sprzętów nie będzie. Fajne opisy. Dobra, to co, bijemy się z Henkiem, nie? Ła! Nie wiem jak działa. Kurde, nie trafiłem. Haha, zablokowałem cię. Ała. Długo się jeszcze będziemy bić? Pięknie, dostał w cymbał. Okradnij. Daj mi chlip, daj mi wódę. 4 jabłki. Dziękuję. Kopnę go jeszcze, albo obsikam na koniec. O! Czyli już jest za późno i nic nie kupimy. Która jest godzina? 20, dobra, czyli sklepy działają do godziny 20. Dobrze wiedzieć. Nowy punkt szybkiej podróży. Jest szybka podróż? Żartujesz? Nie wiedziałem, że jest szybka podróż, ale fajnie. Bardzo mnie to cieszy.
proponowałbym się przekimać trochę i spróbować ogarnąć jakoś... Śpi do piątej. Spróbować ogarnąć przede wszystkim jakoś ten... młotek. Aż chciałoby się sprawdzić, czy jest w tym choćby ziarno prawdy. A sprawdzimy, sprawdzimy, tylko potrzebujemy do tego łomu. Niestety. O, dobra. To czekaj, 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 zróbmy tak. To damy tu. Jabłka też damy tu. Spożyj. Dwie kanapki wystarczą, okej. Spożyj, spożyj. Superowo, no to co? No to idziemy teraz, coś bym kurde przehandlować chciał, spróbował chociaż. Może tę skórę właśnie, kurde. Ile to jest warte? Nie jest napisane, ile to jest warte, ale dobra, spróbujmy. Spróbujmy pójść to przehandlować i kupmy ten nieszczęsny młotek, bo nie wiem, gdzie leży. Nie mogę go znaleźć, kurczę. Mamy szybką podróż przecież, czemu ja z tego nie korzystam? Potwierdź. Dziękuję. Dlaczego jeszcze nikogo nie ma? Ludzie złoci, no. No dobrze, trudno. Jeżeli nie chcecie, to nie chcecie. A czy ja mogę na przykład... O! O! Bardzo fajnie. Zbierz wszystko, jasne. Co to w ogóle było? Dobra, coś, co mógłbym wyrzucić, co nie jest mi potrzebne, ten złom. Kurde, jeszcze coś. Co jest takie ciężkie? 35, 10... Skóra lisa... Malwa... Nasiona marchwi. Uuu, nasiona marchwi! To będziemy mogli zasiać zaraz, dobra. Może coś jeszcze się znajdzie? No, 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 wygląda całkiem spoczko. Zapiszę grę na wszelki wypadek. Zachowaj mnie od złego wszelkiego. Okej. Okay. Czy możemy tu wejść? Podejrzewam, że łomu potrzebujemy, żeby tam wleść. No dobrze, 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 dobrze. Tu jakieś w ogóle jeszcze te na czołgi takie zasieki są porobione. A słyszałem jakiegoś zwierza, którym zaraz się zajmiemy i tam widzę jakieś jedzonko, ale ja bym chciał najpierw pohandlować, najpierw bym chciał kupić ten młotek. Przepraszam, o której wy pracujecie w ogóle? Którą mamy godzinę? Siódmą już. No, jesteście, bardzo mnie to cieszy. Bardzo fajno. Ja bym chciał przehandlować ci coś. Tobie nie może. Tobie może też jeszcze nie. Pohandlujmy. Co ja bym tutaj chciał ci sprzedać? Chciałbym ci na przykład sprzedać mleko. Dziękuję pięknie, ale nie potrzebuję tego. No dobrze, dobrze. Naprawić za jedną sztukę monety. To nie. Niezdrowo tak długo wódki nie pić. Dobra. To handluje skórami, cześć. Ty skórami nie handlujesz. Chyba. Skóra jelenia. Panie Kazimierzu, na co mi to? Nie wiem właśnie, kurde, staram się przeżyć, wiesz. To nie jest tak, że ja to robię bez celu. Nie wiem, kto wynalazł deski, ale w zaświatach postawię mu pół litra, albo nawet całego litra. Okej, no spoko. Dobra, to wiecie co? Zróbmy tak może. Zanim pójdziemy zwiedzać... Cześć, pohandlujmy. Kup, amunicja do karabinu, 10, okej. Okej, czyli ty handlujesz takimi rzeczami. Dobrze, dobrze. A powiedz mi, proszę, czy... Kupisz mleko za 3? Ja bym ci sprzedać chciał
5. Tak, stać nas na młotek. Jej! Siema, pohandlujmy. Chcę młotek. Dziękuję. Za dużo niosę. Żartujesz. No nie. Dużo za dużo? 0,4. Żartujesz sobie w tym momencie? Mhm. No dobra, to przejdziemy. Czyli jak jesteśmy przeciążeni, to szybka podróż nie działa. Okej, dobrze wiedzieć. A czy to jest czyjeś gospodarstwo? Czy możemy sobie tutaj tak wleźć? O, możemy tak wleźć! Tak teoretycznie możemy wleźć. Nie wiem, co cię podkusiło, żeby nie pić, ale... Kurczę, ciekawe, czy będzie można tam wleźć, do środka. Bo łom by trzeba było ogarnąć, a łom kosztuje 200, więc trochę za dużo. Na Chorwacji w ogóle mówią, że łom nazywa się albo chorwackim, albo polskim kluczem. To jest coś, co otwiera wszystkie zamki. Tak przynajmniej u mnie w pracy mówią Chorwaci. Dobrze, zamknijmy to. I ta, jesteśmy w chałupie i bardzo mnie to cieszy. Gdzie mamy młotek? W użyciu, superancko. Szkoda, że tamten młotek gdzieś się przesiał. Cześć, Edek. No i proszę bardzo, zaraz będziemy tutaj mieli toaletę. 10 na 10, proszę bardzo. Jeszcze 6 drewienek. Taki cykens, tu mamy jeszcze 8, taki cykens. Skąd my mamy tyle desek w ogóle? No właśnie. Tu jest chyba jeszcze parę, tak? Tak, jest, dobra. Daj mi wszystkie, potwierdź, dziękuję. To już? Nie, jeszcze da. Jej! Fantastycznie. Zadanie wykonane, śmierdzący temat, superowo. Konaj alkoholizm, ojciec od zawsze był marzycielem. Dobra, z tym prądem to jeszcze poczekamy. Bardziej pusty to ja już nie będę. No dobrze, dobrze, no. To tak, resztę desek chciałbym tu zrzucić, na pewno. Do spiżarki chciałbym zrzucić mleko, na pewno. Te skóry to nie do spiżarni. Mięsko sobie zjemy. Mówią, że przynosi miłość, może lepiej nie sadzić tego w ogóle? Kto wie, jaką babę licho przyjdzie. Okej. Okay. Ja bym chciał młotek tutaj schować. Dziękuję. Skóry też może damy tutaj. Ale... Czy z uwagi na to, że mamy to poletko tutaj zaorane... Mieliśmy jakieś pole zaorane. A czy mamy jeszcze tego konia? No nie, nie mamy konia, ale mamy jajka w ogóle, what? Nie wiedziałem, że mamy jajka. Hej. A, tutaj świniak powinien być. To nam ten kuń uciekł? Ale lipa. Krówka też. Ale lipa. No dobrze, trudno. Jakoś to ogarniemy. Nie, nie, nie. Karabin to ty mi oddaj. Masz to. Potwierdź. Tak. Nasion i tak nie potrzebujemy na tę chwilę, więc też możemy spokojnie tutaj zrzucić.
Z czasem nam się przydadzą. A teraz myślę, że to piwko, wódeczka, bimberek, tak. Teraz z okazji tego, że jesteśmy w chacie, moglibyśmy się przejść na przykład farma Tadeusza, farma Anny. Nie, ja bym chciał pójść zobaczyć, może zapolujemy jeszcze na coś. Gdzieś tu jest wyjście jakieś? Żebyśmy właśnie zapolowali na jakiegoś zwierza, albo poszukali jakichś skarbów. Kto tam mieszka? Aha, to jest ta farma Tadeusza, okej. Okej. Ciekawe, czy... Czy możemy jeszcze znaleźć takie skarby właśnie? Tak randomowo. No. Czyli nasz udźwig zależny jest chyba od poziomu naszego szczęścia, zadowolenia czy czegoś. Nie wiem, to chyba nic nie ma ogólnie. Coś mi się wydaje, że tu niczego nie ma. No dobra, to sprawdźmy jeszcze raz to zalesie całe. Bo skoro przy zalesiu żeśmy znaleźli... Tu nic nie ma. Tu myślę, że moglibyśmy się wybrać. Ten znowu chce się bić. Możemy ukraść traktor? Nie. Ale możemy komuś coś chyba naprawić? Co? Jak stąd wyjść? O, tu jest dziura w płocie, dziękuję. A to cmentarz jest. Skrzynka, skrzynka, znalazłem. Bierz wszystko. Cyk. Hihi. O kurde, tu można wejść. Czy to jest czyjś dom? Ach, to kościół jest. I tam jest ksiądz. Dzień dobry, szczęść Boże, czy coś tam? Pogadajmy. Jak tam, Kaziu, masz na mszę? Może przyszedłeś, czy masz coś dla mnie? Mogę pomóc? Strasznie jestem zapominalski, ciągle coś gubię. Jak nie rower, to narzędzia. Tak, tak, ksiądz też musi czasem sobie ręce ubrudzić. Na cmentarzu groby się same nie wykopią, okolica kościoła sama się nie utrzyma z chludnego wyglądu. W kościele nie wypada narzędzi trzymać, przydałoby mi się porządne skrzynia na zewnątrz przy cmentarzu. Obym tylko pamiętał, żeby po skończonej pracy odkładać narzędzia do tejże skrzyni. Wybudowałbyś mi taką? Pokażę ci gdzie. No pewnie. Prezent, miód pitny, prezent piwo, nie. A skrzynia? Gdzie byś chciał tą skrzynię? J. Porządek w narzędziach. Pokaż na mapie. No tak, a gdzie byś chciał ją mieć? Wybudowaną. A tutaj. Strasznie takie nieintuicyjne to jest. Dobra, to zróbmy tak. Przenieśmy się tu. Otwierdź. Zrzućmy te rzeczy, które mamy. Weźmy kilka desek. Za 400 monet! Ludzie, za 400 monet to można życie na nowo układać. Kurde, żebym wiedział, że tak można questy wykonywać, to od razu byśmy to zrobili. Co my tu mamy? To na pewno chcę zostawić. A bimber też. Patyki to nie tu. To możemy zostawić przede wszystkim. Okej.
I butelkę pustą też. Dobra, 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 już tak nie marudź. Proszę, 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 proszę. Karabin też na razie niepotrzebny. Kiedyś gdzieś tu upuściłem... Aha, nie, ja wrzuciłem je gdzieś tam. Do ogniska chyba. Potwierdź, cyk. Super. Młotek chciałem wziąć, no tak. No przecież, bez młotka trochę budowa kiepsko wyszła, myślę. Weźmy nieco drewna. Ile ta skrzynia będzie kosztowała? P. Skrzynia. 13, 17 i 2 T29. Dobra, 17 plus 2 T29. Potwierdź. I dwa złomy, tak? Kurczak! Kurczak, nie rozsypuj mi śmieci. A weźmy nawet 5. Dobra. Cyk. Cyk, potwierdź. Super. Dzięki. Przejdziemy może tędy. Tu wygląda jeszcze jak na taką chałupkę, która swoje czasy świetności pamięta jeszcze przed wojną. Kolejna skrzynka, panie, kolejna skrzynka! I z wiadrem nawet. Nice. Bardzo, ale to bardzo fajnie. Oj, nawet tutaj możemy znaleźć sobie te malinki. Proszę bardzo. Troszkę jedzonka nigdy nie zaszkodzi. Wiem, że idziemy powoli, ale kwestia tego, że jesteśmy przeciążeni i to dosyć srogo. Ale to już niedługo, bo no jak wiecie, musimy wybudować te skrzynie. Także co? Cykens, skrzynia. Tak, 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 czekaj, 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 wróć jeszcze raz. Tak, cykens, skrzynia, mamy to. Okej, to będzie okej. Cyk. Jak bez pozwolenia sołtysa lepiej nie budować? Przecież mamy pozwolenie. Księdza. To nawet ważniejsze niż sołtys. Podobno. Proszę bardzo. Przepraszam, jak stąd... Dziękuję. Księdzu. Jakaś nagroda. Jak 300? Chciałeś więcej wcześniej dać. Do widzenia. Oszukano mnie. Ewidentnie mnie oszukano. O, nowy punkt szybkiej podróży, fajnie. No ale dobra, sprawdźmy jeszcze tę chałupę tam. Mamy czołg. Prawda, czołg mi się na nic nie przyda w tej chwili. Przynajmniej do czasu, jak nie zdobędziemy łomu. O, skrzynka! Dzień dobry! No kurde, co my tu mamy? Słoik, bimberek, słonecznik. Kiedy kwitną, to lepiej popatrzeć na coś innego. Czarne, kleiste, śmierdzące złoto. Wprawia w ruch traktorek czołg. Aha! Aha, to jest ropa, a nie mleko. No cóż, każdy się może pomylić. Jeszcze jedna jest skrzynka? Nie, to tą cały czas podświetla. No dobra, dobra, spoko, fajnie. Myślę, że moglibyśmy jeszcze... Dobra, ile jest za dużo? Ojejku, bardzo dużo. Dobra, to ten złom wyrzucimy. Mogę już? Mogę już. Super. Weźmy może, spróbujmy przehandlować jakieś rzeczy. Te mniej potrzebne na przykład. Siemanko, pohandlujmy. Słonecznika nie kupisz, ropy nie kupisz. Kupisz maliny. Fajnie. Właśnie, czekaj, wróć.
Cześć. Pohandlujmy, przyjacielu, pohandlujmy. Kupiłby na pewno siekierę. Kolejny przydatny wynalazek. Można nią wyznaczyć miejsca, gdzie nic nie wyrośnie, a do tego wykopywać niektóre irytujące przeszkody, jak pnie czy kamienie. Cep. Zęby z gęby wybije, głupie pomysły z głów również. Okej. Okay. Ale dobra, to tak myślę, że... Czekajcie, motyka. Przekopywanie ziemi za jej pomocą jest irytujące, ale lepsze niż gołymi rękoma z glebą walczyć. Co myślicie o tym, żeby kupić motykę i... Czekaj, ile mamy? 608. To kupmy motykę. Kupmy łom, bo jestem bardzo ciekaw tego, co nam to da. A może piłę? Mamy jeszcze stówkę. Wiadro mamy, także luzik. Cep, lampa. Ja bym kupił pociski może bardziej. Cześć, pohandlujmy. Ile my za to dostaniemy? Potwierdź. 10 kul, super. A ile dostaniemy za ropę? O tyle, żartujesz. To może tego nie handluj, nie sprzedamy tego, ale czy mogę ci w czymś pomóc? Ja nie wiem, czy Filip karmi te swoje kury, czy w ogóle im coś do jedzenia daje, ale jaja, które od niego kupuję na sprzedaż, są mizernie. Ludzie kupują i narzekają, zwracać chcą nawet czasami. Przydałoby mi się nowy, wygodny dostawca porządnych, świeżych jaj. Mam spore zamówienie właśnie. Pewnie. Co to znaczy? Co mamy zrobić? No to idziemy do tego, do naszej chałupki. Dzień dobry. Woda niby najzdrowsza, ale piwo też mi pola. Dobra, a... Interfejs, rolnictwo na małą skalę. Za pomocą motyki Kazio potrafi przekopywać ziemię tam, gdzie to wykonalne. Szykuje w ten sposób pod uprawy, gdyż... Tylko przekopaną ziemię można obsiewać. Pamiętaj, że zanim rozkopiesz czy zaorasz glebę, musisz pozbyć się roślin i chwastów. Najlepiej za pomocą kosy. Aha, super. Gdy już ziemia jest gotowa, wystarczy wziąć do ręki worek wybranych nasion i zacząć siew. Każda roślina wymaga nieco przestrzeni do wzrostu. Jedne rosną szybciej, inne wolniej. Uwaga na potrzeby tego dema. Wzrost warzyw jest znacznie przyspieszony. Wystarczą 3-4 doby. Okej. Okay. Kiedy nadejdzie właściwy czas, możesz przeprowadzić zbiory, przechodząc do każdego z warzyw. Okej. Okay. Serio muszę jeszcze kosę ogarnąć? No dobra, dobra. Ogarniemy to, ale już innym razem. Także ja mam nadzieję, że wam się podobało. Grał z wami Avres. Trzymajcie się i do następnego. Hej.